Wczoraj mówiłem Wam o co prosił Salomon, jakie to wrażenie zrobiło na Bogu, a teraz przeczytam Wam, co jeszcze dostał w pakiecie. Bóg najpierw mówi, że dał Mu rozum, to jest pierwsza Księga Królewska, trzeci rozdział, trzynasty werset. Oprócz tego, czyli dostaje bonus, coś w pakiecie. Oprócz tego daję Ci to, o co nie prosiłeś. Pamiętacie, wczoraj mówiłem taką triadę: długie życie, bogactwo i zagładę dla wrogów. O tym najczęściej ludzie myślą, kiedy tam złota rybka mogłaby spełnić ich trzy e, życzenia. Tu Bóg daje mu w pakiecie. Po pierwsze, nie prosiłeś o nie, ale dam ci bogactwo, a więc bogactwo, jako też sławę, czyli że będzie znany pośród ludzi. Takiż takiego jak ty męża nie będzie między królami po wszystkie dni Twoje. I teraz jeszcze dostaję w pakiecie, ale już coś warunkowego. A jeśli chodzić będziesz moimi drogami, przestrzegając moich ustaw i przykazań, jak chodził Dawid, twój ojciec, przedłużę dni twoje. Czyli w pakiecie dostaniesz jeszcze i długie życie. O zagładzie wrogów nie ma. Z tym Dawid sobie, przepraszam, z tym Salomon po poradził sobie doskonale sam. Zobaczcie, przenosząc się do Nowego Testamentu. Jak Jezus tłumaczy swoim uczniom, by nie troszczyli się właśnie o swoje dru ży długie życie, o tam, co będą jeść i tak dalej, powiedział: Szukajcie wpierw mojego królestwa, a wszystko inne, oczywiście, co wam będzie potrzebne, będzie wam przydane. A nawet Bóg, jak opisuje w liście do Filipian, da więcej niż prosimy czy marzymy, bo taki jest nasz Bóg, pełen łaski, dobry i potężny. Chwała Mu.